Ponad setka zawodników z kilkudziesięciu klubów. Tylu karateków zmierzyło się w Ostrołęce, starając się o kwalifikację do Mistrzostw Europy Karate Shin Kyokushin kadetów powyżej 16 roku życia i młodzieżowców powyżej 21 lat. Suwałki reprezentowali podopieczni Marka Krajpcio i jak zwykle spisali się pięknie. Po dwie kwalifikacje do startu w europejskich zawodach uzyskała trójka. Aleksandra Mozerys, która zajęła pierwsze miejsce w kumite w kategorii do 60 kg oraz drugie miejsce w kata. Damian Biłbak stanął na najwyższym podium w kumite do 65 kg i podobnie jak Ola zajął drugie miejsce w kata. Trzecim zawodnikiem z podwójną kwalifikacją jest Michał Karpowicz, najlepszy w kata, ale też laureat drugiego miejsca w kumite w kategorii do 75 kg. Damian Biłbak uhonorowany został dodatkowo tytułem najlepszego zawodnika kwalifikacji. To jednak nie koniec. Po jednej kwalifikacji zdobyli Aleksandra Górska, która zajęła pierwsze miejsce w kumite w kategorii powyżej 65 kg, brat Damiana Daniel Biłbak z pierwszym miejscem w kumite do 70 kg, z drugiego miejsca na podium ostrołęckich zawodów. Kwalifikację uzyskał także Piotr Barwicki, startujący w kategorii kumite do 60 kg. Kolejny suwalski karateka, Kacper Sawicki, zajął trzecie miejsce wśród kadetów w kategorii do 70 kg i został zawodnikiem rezerwowym.